Dzieci ze szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich będą leczyć wady postawy w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój. Mowa o około 100 osobach miesięcznie. Problem jest poważny i lekarze biją na alarm, bo liczba dzieci z wadą postawy rośnie, a przyczynił się do tego m.in. okres pandemii. Na przestrzeni ostatnich 3 lat prawie 90% dzieci przebadanych przez nas ma schorzenia związane z narządem ruchu. Nie dotyczy to tylko samych skrzywień kręgosłupa, czy wad postawy, koślawości kolan, czy stóp, ale również bardzo duże jakby ubytki tkanki mięśniowej związane z brakiem ruchu. Tu trzeba podkreślić, że to właśnie brak ruchu ma największy wpływ na kondycję fizyczną i postawę dziecka. Problemy na tej płaszczyźnie zauważają nie tylko lekarze, ale też nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy sportowi. Jak mogą dzieci prezentować wysoki poziom, skoro nie umieją zrobić przewrotu w przód? Nawet teraz już się pojawiają dzieci, które nie potrafią biegać. Także poziom jest zerowy albo mniej niż zerowy. W Siemianowicach Śląskich chcą to zmienić. Miasto podpisało we wtorek umowę z uzdrowiskiem w Goczałkowicach-Zdroju, w ramach której ścieżka dostępu do 27-dniowego turnusu rehabilitacyjnego będzie uproszczona. I co najważniejsze dla rodziców, będzie to całkowicie bezpłatne. Każdy młody człowiek, który ma problemy z wadą postawy, będzie miał przeprowadzonych około 80 zabiegów. I kiedy zapytałem pana prezesa, jaki jest też koszt, gdzie rodzic chciałby komercyjnie też poddać dziecko, które ma wady postawy, takiemu leczeniu, jest to koszt około 6 tysięcy złotych. Jeżeli rodzice chcą, żeby dziecko dostało się na turnus, muszą wybrać się do lekarza. Są dwie ścieżki dostępne w systemie. Jest to skierowanie wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, bądź skierowanie do naszej poradni rehabilitacyjnej. Co istotne, w trakcie turnusu dzieci nie będą miały zaległości w szkole, bo będą chodzić do pobliskiego zespołu szkół. Leczenie to ostateczność. Najważniejsza jest profilaktyka. Trzeba obserwować swoje dziecko. Jak się zachowuje w domu, jak siada, jak leży, czy to jest postawa bardziej taka skifotyzowana, krzywa. Też patrzymy, jak chodzi. To jest taka praktycznie profilaktyka, jak się dziecko zachowuje podczas normalnych zajęć. Bo zbyt późno wykryta wada postawy może być trudna do wyleczenia lub nawet niemożliwa.